Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Męskie Zdrowie według Jaremy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o nadciśnieniu tętniczym i hipertensjologii. W 1905 roku pewien rosyjski lekarz wojskowy, Nikołaj Korotkow, napisał fantastycznie zwięzłą pracę doktorską. Ta praca miała jedną stronę, na temat nowej metody pomiaru nadciśnienia tętniczego. Ta metoda osłuchowa wytrzymała prawie do dnia dzisiejszego, w 1910 roku. 5 lat później. Czyli 5 lat później. Jeden z pracowników Towarzystwa Ubezpieczeniowego w Stanach Zjednoczonych, siedząc jeszcze przy takich drewnianych liczydłach, zauważył pewną zależność. Ludzie, którzy byli ubezpieczeni w tym towarzystwie, u których mierzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, krócej żyją, czyli szybciej umierają. Czyli czysta statystyka. Mamy dowody na to, że podwyższone wartości ciśnienia korelują z dużo większymi problemami w przyszłości, jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, ale także demencje, także inne problemy, które tak bardzo prosto wydawałoby się, że z nadciśnieniem nie są związane. Ważne jest to, że w czasach dzisiaj mamy narzędzia skuteczne, żeby temu zapobiegać. Natomiast jest druga zależność, która jest ciekawa i pewnie Cię to zainteresuje, że jak już leczymy mężczyzn i kobiety, to większa wytrwałość terapeutyczna występuje u mężczyzn. Czyli kobiety częściej zaprzestają leczenia, podchodzą do tego w trochę bardziej lekceważący sposób. No to ciekawe, bo ja myślałem, że jest właśnie odwrotnie. Ta sytuacja zmienia się, jak panowie przechodzą na emeryturę, czyli tak 65-70 lat. I wtedy jest znowu odwrotna sytuacja. Przychodzi małżeństwo, kobieta mówi tak: panie doktorze, no niech pan powie temu chłopu, że jak musi brać tabletki rano, to może to być 7:55, a nie musi to być dokładnie o 8:00. Bo my nie możemy gdzieś wyjść, bo on musi o 8:00 wziąć tabletki. I wtedy ci panowie są bardzo rzetelni, przynoszą mi wykresy z Excela. Jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, to w mojej klasie była jedna osoba otyła, albo żadna. W tej chwili... Znaczy wtedy otyła, to teraz nadwaga. Tak, w tej chwili, jak sobie możesz wyobrazić, w statystycznej klasie, w szkole podstawowej, dzieci z nadwagą czy z otyłością jest bardzo dużo, więc kiedyś mieliśmy problem głównie z nadciśnieniem wtórnym, które jest rzadkie. W tej chwili mamy problem głównie z nadciśnieniem pierwotnym, także musimy mierzyć to ciśnienie. Już typu dziecięcego. Tak, i w tych wszystkich bilansach pediatrycznych to ciśnienie jest mierzone. W gabinecie lekarskim jest to najgorszy sposób pomiaru ciśnienia. Generalnie jakby cała metodologia badań ciśnienia tętniczego w tej chwili wychodzi poza gabinet. To jest jakby cała istota prawidłowego pomiaru ciśnienia tętniczego. Mamy różne metody, ale ten pomiar gabinetowy jest najmniej wartościowy z punktu widzenia diagnostycznego. Naszym gościem jest doktor nauk medycznych Piotr Kubalski, specjalista hipertensjolog i diabetolog, konsultant wojewódzki w zakresie hipertensjologii dla województwa kujawsko-pomorskiego. Poprzedni wieloletni prezes największej prywatnej sieci medycznej w województwie kujawsko-pomorskim, obecnie właściciel ośrodka leczenia nadciśnienia tętniczego i cukrzycy w Grudziądzu, wielbiciel tenisa i muzyki, a prywatnie także nasz konsultant do spraw nadciśnienia tętniczego i cukrzycy w Longevity Center. Witamy Cię, Piotrze. Dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie. I o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Czym jest hipertensjologia? To jest bardzo trudne słowo, wyjaśnij nam wszystkim. Myślę, że większość ludzi tego nie wie. Od bardzo trudnego słowa. Właśnie. Gdybyś mnie zapytał o ginekologię, to byłoby łatwe, a tu jest troszeczkę trudniejsze. To następnym razem. Powiem w ten sposób. Mój kolega, unikając takich pytań, które pojawiały się od jego pacjentów, na swojej pieczątce zamiast słowo hipertensjolog, czyli specjalista hipertensjolog, napisał sobie specjalista diagnostyki i leczenia nadciśnienia tętniczego. Czyli krócej. I krótko wiemy, o co chodzi. Jest to nauka wiedzy o patogenezie, epidemiologii, diagnostyce i leczeniu nadciśnienia tętniczego. Czyli leczysz nadciśnienie tętnicze? Nie. Nie. Właśnie to jest ten zapań. Nie leczę nadciśnienia tętniczego, leczę ludzi, którzy niekiedy nadciśnienie tętnicze mają, czyli cierpią na nadciśnienie tętnicze. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie leczyli nadciśnienia tętniczego, tylko leczyli pacjentów. To jest ta ostatnia nasza dyskusja, którą mieliśmy na temat właśnie nadciśnienia tętniczego. No to rozwiń temat, poproszę.
Co to jest nadciśnienie tętnicze? Może od tego zacznijmy, tak? Ja tu bym powiedział taką definicję, wychodząc z pewnej historii. Ciśnienie tętnicze w ogóle jakby potrafimy mierzyć od wielu, wielu lat. Jeszcze w XIX wieku mierzyliśmy ciśnienie. Te metody były bardzo prymitywne. W 1905 roku pewien rosyjski lekarz wojskowy, Nikołaj Korotkow, napisał fantastycznie zwięzłą pracę doktorską. Ta praca miała jedną stronę. Na temat nowej metody pomiaru nadciśnienia tętniczego. Ta metoda osłuchowa wytrzymała prawie do dnia dzisiejszego. Jeszcze ją wykorzystujemy. I od tego momentu właściwie rozpoczęło się powszechne mierzenie ciśnienia wśród pacjentów. Tak naprawdę nie było wiadomo, dlaczego je mierzymy, z czym to się wiąże, po co w ogóle to robimy. I następna ciekawa historia to jest taka, że w pewnym momencie, to było w 1910 roku. Pięć lat później, jeden z pracowników Towarzystwa Ubezpieczeniowego w Stanach Zjednoczonych, siedząc jeszcze przy takich drewnianych liczydłach, zauważył pewną zależność. Ludzie, którzy byli ubezpieczeni w tym towarzystwie, u których mierzono podwyższone wartości ciśnienia tętniczego, krócej żyją, czyli szybciej umierają. Czyli czysta statystyka i taką najważniejszą wiedzę na temat nadciśnienia tętniczego, zauważ, mamy od niemedycznego pracownika. Mhm. Oczywiście zaczęły się później już statystyczne obliczenia i w latach 20. wykazano niezbicie, że nadciśnienie jest czynnikiem, który zwiększa nam ryzyko zgonu i skraca życie. Definiując nadciśnienie, można to oczywiście powiedzieć bardzo prosto, że jest to podwyższona wartość ciśnienia w tętnicach. Najprostsza rzecz. No ale jaka to jest wartość? To nie jest wartość taka, którą myśmy sobie sztucznie ustalili. Czyli na przykład powiedzmy, że w pomiarach takich gabinetowych na dzisiaj w Europie to jest 140 na 90 mm supertęci, bo takimi jednostkami to ciśnienie mierzymy. Tylko jest to wartość, która wyszła głównie z badań epidemiologicznych, obserwacyjnych. Ten moment, czy przy jakich wartościach ciśnienia gwałtownie wzrasta nam ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych, był podstawą do jakby punktu odcięcia. W tym momencie wiemy, że z tych badań epidemiologicznych, że nadciśnienie to jest wartość ciśnienia powyżej 140 na 90. Natomiast nie jest to temat zamknięty, dlatego że już kilka lat temu w Stanach na przykład ustalono, że ta wartość jest o 10 mm mniejsza. Mhm. Czyli w Stanach jakby w tej chwili nadciśnienie rozpoznajemy wtedy, kiedy masz na przykład ciśnienie 131. Ale powiedz mi, na ile to się przekłada teraz na fakt, że my chcemy żyć dłużej, a przede wszystkim żyć lepiej i ta długość życia do niedawna jeszcze się wydłużała, więc czy to ma znaczenie, żeby obniżyć to ciśnienie wyjściowo? No zdecydowanie, dlatego że musimy przede wszystkim uświadomić sobie, że nadciśnienie to jest epidemiologicznie problem ogromny. Tak. W Polsce mamy w tej chwili co najmniej 11 milionów ludzi chorujących na nadciśnienie tętnicze. Mówimy o osobach dorosłych. No, 11 milionów jakby całej populacji, okay. Tak? Czyli choćby z tego powodu jest to bardzo istotny czynnik z punktu widzenia epidemiologicznego. Najczęstsza przyczyna przedwczesnej śmiertelności na całym świecie. No, jedna z trzech najważniejszych chorób sercowo-naczyniowych. Tak. Czy ja bym nazywał w ogóle nadciśnienie nie chorobą, a czynnikiem ryzyka? Bo to jest coś, co jakby no przede wszystkim daje właśnie skutki w przyszłości. Czyli jakby mamy dowody na to, że podwyższone wartości ciśnienia korelują z dużo większymi problemami w przyszłości, jeżeli chodzi o choroby sercowo-naczyniowe, ale także demencje, także inne problemy, które tak bardzo prosto wydawałoby się, że z nadciśnieniem nie są związane. Ważne jest to, że w czasach dzisiaj mamy narzędzia skuteczne, żeby temu zapobiegać. Poprzez skuteczne leczenie, a także zapobieganie nadciśnieniu. Wiemy na przykład, że redukcja ciśnienia tętniczego o 10 mm, mówię o ciśnieniu skurczowym, daje nam zmniejszenie szansy na rozwój czy na wystąpienie udaru mózgu o 40%. Czy są jakieś różnice pomiędzy mężczyznami i kobietami? My częściej podnosi się nam ciśnienie z różnego powodu, czy to wręcz przeciwnie jest, czy istnieje jakaś taka istotna różnica? Kobiety są niewątpliwie najważniejszym czynnikiem, który nam ciśnienie podnosi.
To się zgadzamy, oczywiście. A już tak serio, to no, oczywiście wiele jest wspólnego, jeżeli chodzi o patofizjologię, patogenezę i terapię nadciśnienia wśród kobiet i mężczyzn, ale jest też dużo różnic. Oczywiście wynikają no, z tego, że różnimy się biologicznie i to w sposób istotny. Że w różnych okresach naszego życia nasze ciśnienia się różnią. W pierwszej, drugiej dekadzie życia dziewczyny mają ciśnienie mniejsze niż chłopcy. Tak. Kobiety przed menopauzą, przed okresem menopauzy są tak biologicznie pod takim pewnym parasolem ochronnym i ciśnienie u nich jest też nieco mniejsze niż u mężczyzn, co oczywiście nie wyklucza tego, że nie możemy rozpoznać nadciśnienia u kobiety przed okresem menopauzalnym. Takie nadciśnienie jest sporo. Niestety panie bardzo szybko nas potem doganiają i przeganiają. Czyli po 60 roku życia częstość nadciśnienia tętniczego u kobiet jest dużo większa. Może dużo nie, ale większa. Ich ryzyko także jest większe. Zwiększa jest prawdopodobieństwo występowania powikłań nadciśnienia, takich jak przerost lewej komory, jak inne stany, które wiążą się z występowaniem już powikłań takich jawnych klinicznie. Niestety kobiety nas doganiają, przeganiają. Prawdopodobnie wynika to z tego, że występuje u nich wyższe ciśnienie centralne. To jest taki parametr, który w longevity badamy. Nowoczesny parametr, który pozwala nam, może nie w dużej części, ale w pewnej określonej grupy pacjentów, nasz wysiłek diagnostyczny podnieść na nieco wyższy poziom. I to ciśnienie centralne u nich jest wyższe i z tego powodu prawdopodobnie to ryzyko sercowo-naczyniowe u kobiet po 60 roku życia jest większe. Jest jeszcze jedna różnica, którą warto podkreślić. Panie są bardziej chętne do badań profilaktycznych i rozpoznania. To wiemy doskonale. Czyli jakby trudniej jest rozpoznać nadciśnienie u mężczyzn, bo oni są zdecydowanie jakby zawsze bohaterami. Tak? Natomiast jest druga zależność, która jest ciekawa i pewnie cię to zainteresuje, że jak już leczymy mężczyzn i kobiety, to większa wytrwałość terapeutyczna występuje u mężczyzn. Czyli kobiety częściej zaprzestają leczenia, podchodzą do tego w trochę bardziej lekceważący sposób. Jak do mnie przychodzi pacjent taki w wieku, nie wiem, 50 lat, jak przychodzi bez żony, to jestem bardzo zły, bo on nie wie, po co przyszedł. Już jak pytam się go... U urologów jest absolutnie normalne. Przepraszam za seksizm w tej chwili, bo będę przeciwko mężczyznom, ale on nie wie, po co przyszedł, jak już go pytam, jakie bierze leki, to już w ogóle to jest pytanie. Tak, pamięć zewnętrzna jest konieczna. Tak. Tak. Panie, no nie wiem, no żona mi daje. Ta sytuacja zmienia się, jak panowie przychodzą na emeryturę. Czyli tak 65-70 lat. I wtedy jest znowu odwrotna sytuacja. Przychodzi małżeństwo i kobieta mówi tak: panie doktorze, no niech pan powie temu chłopu, że jak musi brać tabletki rano, to może to być 5 po 8, a nie musi to być dokładnie o 8. Bo my nie możemy gdzieś wyjść, bo on musi o 8:00 wziąć tabletki. I wtedy ci panowie są bardzo rzetelni, przynoszą mi wykresy z Excela dosłownie ze średnimi i tak dalej. Także różnica między płciami jest istotna, tak. Tak, obserwowalna. Jakie zmiany powoduje to nadciśnienie? Bo tak mówimy o tym, że ono się rozwija z czasem i to jest dość istotne. Troszkę może będziemy straszyć, ale to jest ważne, żeby wyobrazić sobie, jakie konsekwencje ma nieleczone nadciśnienie albo źle leczone, bo o tym też będziemy rozmawiać. I zacząłeś jakby od takiego zdania, w którym pojawiło się słowo straszyć. Jakby w tej chwili nasza strategia jest troszeczkę inna. Opowiem oczywiście o tych powikłaniach i o tych zmianach w naszym organizmie. Natomiast raczej staramy się pacjentom wytłumaczyć, że mamy metody zapobiegania skuteczne. Raczej staramy się ich zmotywować do pewnych zmian i raczej staramy się im wyjaśnić, że nasze możliwości
terapeutyczne w tej chwili są tak bardzo skuteczne, że możemy wszystkim tym zmianom istotnie zapobiegać. No dobrze, ale nie rysujesz takiej jakiejś patologii przyszłości przed pacjentami, żeby pokazać, co się stanie, kiedy jednak nie podejdzie się w miarę tak poważnie do tematu? Oczywiście, no nieraz tak. Nieraz trzeba powiedzieć, że jest to związane ze zwiększonym ryzykiem miażdżyc, udarów, zdecydowanie udarów jakby najwięcej, choroby niedokrwiennej, czyli zawałów, demencji, niewydolności nerek. I można to by wymieniać i wymieniać. Natomiast to nie do końca jakby na pacjentów działa. To znaczy na niektórych tak, natomiast bierzmy pod uwagę, że mówimy o czynniku ryzyka. Jeżeli 40-latkowi albo 30-latkowi, a takie w tej chwili sytuacje zdarzają się, że ci pacjenci w takim wieku mają nadciśnienie, mówimy o tym, że za 10 czy 15 lat będzie miał zawał, to dla niego jest to przedział czasowy kosmiczny, więc to nie działa tak naprawdę. Raczej warto powiedzieć, że możemy zrobić coś, żeby oni byli bezpieczni, żeby ich ryzyko było porównywalne do ryzyka populacji zdrowej. No niestety oni muszą wykazać się pewnym wysiłkiem, tak? Bo leczenie nadciśnienia to jest jakby działanie i pacjenta, i lekarza. No i niekiedy muszą niestety wziąć tabletki. A jakie są typy nadciśnienia? Nadciśnienie możemy podzielić właściwie w odniesieniu do kilku kategorii. To znaczy, pierwszy podział to jest ciężkość nadciśnienia, czyli ciśnienie, jakby podział zależny od wartości czy od wysokości ciśnienia. I to mamy ciśnienie pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia. Mamy także ciśnienia, podział, który jest oparty na to, czy rośnie nam ciśnienie to górne, czyli skurczowe, czy to dolne, czyli mamy na przykład izolowane nadciśnienie skurczowe, ono jest bardzo częste u osób w wieku podeszłym albo takim, no powiedzmy, seniorów, ale także występuje jako pewien wariant niekiedy normy, ale często patologii u młodych ludzi, szczególnie u mężczyzn wysokich. I to jest pierwszy podział, czyli z uwagi na wartość ciśnienia tętniczego. Drugi podział to jest z uwagi na etiologię tego ciśnienia. Czyli mówimy o nadciśnieniu pierwotnym, wtedy, kiedy nie do końca znamy dokładnie główną przyczynę tego nadciśnienia. Teoria mozaikowa, czyli wiele drobnych przyczyn kumuluje się i w efekcie powstaje pewien fenotyp, czyli obraz kliniczny nadciśnienia. I drugim typem nadciśnienia jest nadciśnienie wtórne. I to jest nadciśnienie, które z taką dużym uproszczeniem można by powiedzieć, że jest wywoływane przez pewną patologię, w obrazie której jest podwyższona wartość ciśnienia tętniczego. Rozmawiamy o nadciśnieniu wtórnym dlatego, że leczenie tej przyczyny, czyli tej patologii pierwotnej, niekiedy powoduje, że to nadciśnienie nam zupełnie ustępuje. To byłoby idealne. To jest bardzo ważna informacja. Tak, ale niestety w większości przypadków nadciśnienia wtórnego tak nie jest. Dlatego, że leczenie pierwotnej przyczyny, niekiedy skuteczne, zwykle doprowadza do lepszej kontroli ciśnienia, ale nie do końca do całkowitego wyleczenia. Ale to jest oczywiście bardzo duży benefit, który możemy osiągnąć. Czyli nadciśnienie wtórne jest to nadciśnienie, które występuje w obrazie klinicznym innych schorzeń, których eliminacja albo skuteczne leczenie powoduje nam ustąpienie nadciśnienia albo istotną jego redukcję. Takie postacie nadciśnienia, które bardzo często doprowadza do zupełnego wyleczenia, to jest nadciśnienie, które występuje u młodych ludzi, u dzieci, związane np. z korektacją aorty. To jest taki stan, którego korekta chirurgiczna bądź inwazyjna powoduje, że często nadciśnienie nam zupełnie ustępuje. Im jesteśmy starsi, tym wiele czynników wpływa na wartość naszego ciśnienia i oprócz tej jednej odwracalnej występują już inne, które powodują, że jak nawet tą odwracalną usuniemy, to nadciśnienie nam nie ustępuje. Najczęstszą przyczyną wtórnej postaci nadciśnienia, która do tej pory była trochę kontrowersyjna, jeżeli chodzi o medycynę europejską, dlatego że w Stanach uważaliśmy, że jest to już postać wtórna albo przyczyna wtórnego nadciśnienia, to jest obturacyjny bezdech senny. Obturacyjny bezdech senny to jest jedna z przyczyn wtórnego
nadciśnienia. Instytut Kardiologii, Klinika Nadciśnienia Tętniczego robiła takie badanie, jeżeli chodzi o nadciśnienie oporne, czyli nadciśnienie takie, gdzie pacjentów leczymy prawidłowo, oni mają cały czas nieprawidłowe wartości ciśnienia i w 81% przypadków tego nadciśnienia opornego przyczyną był obturacyjny bezdeksem. 81%? Tak. To absolutna także większość. Jest to w ogóle stan niedorozpoznawalny w Polsce. Trudny w leczeniu, bardzo trudno o adherencję tego leczenia, dlatego że leczenie jest specyficzne. Pewnie trochę jeszcze potem na ten temat porozmawiamy. Natomiast to jest jakby najczęstsza przyczyna. Natomiast inne przyczyny nadciśnienia wtórnego to są przyczyny hormonalne, też częste, na przykład hiperaldosteronizm pierwotny. To jest stan, w którym nasze nadnercza wydzielają w sposób nieadekwatny, czyli niekontrolowany hormon, którego działanie polega na podnoszeniu nam ciśnienia tętniczego. I niekiedy możemy to wyleczyć, wtedy kiedy przyczyną tej patologii jest guzek, który wydziela ten aldosteron. Dlatego jest tak ważne trudne, jest robienie badań USG. Tak, jest to trudne generalnie, dlatego że bardzo trudno jest wykazać bez żadnych wątpliwości związek przyczynowy między jakąś patologią w naszym organizmie, a tym, że ona jest odpowiedzialna za powstawanie nadciśnienia tętniczego. Tych postaci nadciśnienia wtórnego jest bardzo dużo bardzo dużo, ale jednocześnie z uwagi na to, że tak jak mówiliśmy, nadciśnienie to jest 11 milionów pacjentów w Polsce, czyli populacyjnie, czy epidemiologicznie, tak bym powiedział, jest to niewielki odsetek. Czyli jeżeli pacjent przychodzi i mówi tak często: panie doktorze, ja to bym właściwie nie chciał tego nadciśnienia leczyć, bo wszyscy mi tabletki dają. Myślałem, że pan znalazł przyczynę tego nadciśnienia. I pacjent patrzy często z wielką nadzieją na mnie albo na innych lekarzy, ale nie jest to takie proste, dlatego że bardzo często, najczęściej tej przyczyny jednej nie ma. Mhm. Bardzo często musimy mówić właśnie o tej polietiologicznej chorobie. Bardzo rzadko przyczyną nadciśnienia jest patologia inna, czyli nadciśnienie wtórne, ale właśnie rolą hipertensjologów głównie jest wyselekcjonowanie tych pacjentów. W jakim stopniu odpowiadają za te geny? Jeżeli moi rodzice mają nadciśnienie, czy to znaczy, że jestem skazany na nadciśnienie? Czy to można zbadać wcześniej, zrobić pewne badania, czy czekam na wyrok? Rozkład wartości ciśnienia tętniczego w populacji ogólnej jest normalny, czyli ma kształt krzywej Gaussa. Mhm. Jeżeli mamy taką patologię i taki rozkład, to znaczy, że... Krzywa Gaussa, czyli odwrócone... Tak. To znaczy, że rozkład normalny, może to będzie lepsza terminologia, że dziedziczenie jest wielogenowe. Oczywiście są postaci... Musisz powiedzieć, wyjaśnić, co to jest wielogenowe. Ja to rozumiem, ale myślę, że wiele osób nie rozumie. To znaczy, że wiele genów, wiele różnych rodzajów genów wpływa w konsekwencji na pojawienie się tego ostatecznego kształtu w naszym funkcjonowaniu, czyli podwyższonego ciśnienia tętniczego, czyli pojawienie się tak zwanego fenotypu. Jeżeli ktoś z twojej rodziny cierpi na nadciśnienie, to szansa, że ty będziesz miał nadciśnienie, jest 4 razy większa niż... 4 razy większa? 4 razy, tak. Czyli jest to istotny element, no to bardzo, który powoduje, że to nadciśnienie powstaje. Oczywiście powstaje... Czyli to jest bezpośrednio... Nie, mówimy o rodzinie genetycznie najbliższej, czyli rodzice, rodzeństwo. Okay. Tak? Oczywiście są też postaci nadciśnienia jednogenowego, które są bardzo rzadkie. One odegrały bardzo istotną rolę w zrozumieniu patologii czy patofizjologii nadciśnienia. Nie ma o tym co mówić, bo są to sporadyczne rzeczy i jakby w takiej praktyce klinicznej rzadko spotykane. Bardzo trudno w ogóle jest zbadać związek genetyki z nadciśnieniem, dlatego że rozmawiamy o pewnej cesze, która jest bardzo niejednorodna. Czyli rozmawiamy o bardzo dużym worku różnych zaburzeń i nawet najnowsze metody asocjacji całego genomu, czyli jakby
takiej statystycznego kojarzenia różnych wariantów genowych z obecnością nadciśnięcia. Znowu big nie data. Dają nam niestety, tak, to jest statystyka tylko i wyłącznie, bawimy się w to od momentu, kiedy poznaliśmy genom ludzki, nie dają nam absolutnie żadnych informacji. Znaczy są pewne asocjacje, są pewne korelacje między występowaniem pewnych genów, a występowaniem nadciśnienia, ale bardzo często okazuje się, że są to geny, które kodują białka, które w ogóle nie mają nic wspólnego z nadciśnieniem. Tak. Czyli genetyka ważna, nie do końca ją rozumiemy, dlatego że jest to liczenie wielogenowe, rodzinne występowanie nadciśnienia nas bardzo obciąża. Jakbyś przeprowadził taki proces diagnostyczny? Przychodzi do ciebie osoba, czy powinniśmy robić badania profilaktyczne, jeżeli jak, to jakie? Albo co się dalej dzieje z takimi osobami? No. Zdecydowanie, zdecydowanie promujemy takie akcje, zmierz ciśnienie przynajmniej raz w roku u pacjentów, w takiej populacji zupełnie zdrowej. Ale dlatego, że zmierz ciśnienie raz w roku? Co najmniej. Ja mówię o zdrowej populacji, tak? Czyli o ludziach, którzy mają 30 lat. Uwierz mi, że niektórzy pacjenci mają po raz pierwszy zmierzone ciśnienie w wieku 40 lat. Namawiamy do tego, żeby raz na jakiś czas sobie to ciśnienie mierzyć, dlatego że jedyną metodą... Ciśnienie można zmierzyć w aptece, także to już jest tak dostępne. Tak, ale wiele rzeczy jest bardzo dostępne. Wiele osób nie chodzi do apteki. Jedynym sposobem, jedynym metodą na rozpoznanie naciśnienia jest pomiar ciśnienia tętniczego. Korotkową zresztą, metodą korotkową. No w tej chwili nie. W tej chwili już nie metodą korotkową, tylko metodą oscylometryczną, czyli mierzymy, i to od razu mówię, mierzymy przy pomocy aparatów automatycznych. No tak. Nie słuchawkami, to jest zdecydowanie dużo większa zgodność z rzeczywistą wartością ciśnienia tętniczego. Unikamy także pewnych specyficznych, posiadania pewnych specyficznych umiejętności, które są wymagane, żeby ciśnienie tętnicze metodą korotkowa zmierzyć tak, w sposób to łatwe to nie było. Pamiętam, na studiach tak. Się uczyliśmy. No. A kiedy powinniśmy zmierzyć ciśnienie? Pierwszy raz. Przeciętny Polak, W dzieciństwie nawet powinniśmy zmierzyć ciśnienie po raz pierwszy. Także dlatego, że musimy pamiętać o tym, że jeszcze niedawno ciśnienie tętnicze wśród dzieci i młodzieży to było kuriozum, to było coś rzadkiego. Jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, to w mojej klasie była jedna osoba otyła albo żadna. W tej chwili... Znaczy wtedy otyła, to teraz nadwaga. Obrażę. Tak, w tej chwili, jak sobie możesz wyobrazić, w statystycznej klasie, w szkole podstawowej, dzieci z nadwagą czy z otyłością jest bardzo dużo. Więc kiedyś mieliśmy problem głównie z nadciśnieniem wtórnym, które jest rzadkie. W tej chwili mamy problem głównie z nadciśnieniem pierwotnym. Także musimy mierzyć to ciśnienie. Już typu dziecięcego. Tak, i w tych wszystkich bilansach pediatrycznych to ciśnienie jest mierzone. Czyli mierzymy to ciśnienie tak naprawdę często wtedy, kiedy mamy tylko okazję. Czyli jak jesteśmy u babci na urodzinach i babcia ma aparat do mierzenia ciśnienia, a my mamy 25 lat, to naprawdę można sobie to ciśnienie zmierzyć. Oczywiście to ciśnienie powinniśmy mierzyć w pewnych określonych... Chciałbym to zapytać, tak? No babci tak? Na imieniu. Ale lepszy jest każdy pomiar niż żaden, tak? Jeżeli już będziemy widzieli, że mamy jakiś problem, że to ciśnienie jest wyższe niż powinno być, to wtedy mierzymy to w sposób bardzo ściśle określony, czyli w tak zwanych warunkach standardowych. Tak? Interesuje nas ciśnienie mierzone wtedy, kiedy czujemy się dobrze, jesteśmy zrelaksowani, nie śpieszymy się, jesteśmy wyspani itd., itd. Czyli nie występują pewne czynniki, które wpływają na wartość naszego ciśnienia. Ciśnienie tętnicze jest jedną z bardziej labilnych, zmiennych wartości biologicznych. Wpływa na to wiele, wiele różnych czynników, które fizjologicznie to ciśnienie podnoszą. Wzrost ciśnienia jest naszą zdobyczą ewolucyjną. Tak? To jest coś, co kiedyś ratowało nam życie. Więc wszyscy, którzy jakby nasze geny predysponują nas do tego, że w pewnych określonych sytuacjach mamy to ciśnienie sobie podnieść, bo to zwiększa naszą sprawność, zwiększa naszą gotowość do obrony, do ataku itd., itd. Więc z tego powodu musimy też nauczyć się interpretować wartości ciśnienia, które mierzymy. Tak? Nie każdy podwyższone ciśnienie tętnicze jest nadciśnieniem.
Także, ale każde podwyższone ciśnienie tętnicze wymaga weryfikacji tego i pogłębionej potem diagnostyki, która najczęściej polega tylko na tym, żeby mierzyć sobie to ciśnienie w warunkach takich, jakich powinniśmy je mierzyć. No właśnie, bo mierzymy ciśnienie, okazuje się, że jest troszkę za wysokie. Wtedy idziemy do ciebie i ty mówisz nam co? Pytamy się przede wszystkim, jak były wykonywane te pomiary. Jeżeli spełniają one kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego i nie mamy wątpliwości, tak? Przychodzi pacjent, no nie wiem, z otyłością, albo te wartości były naprawdę bardzo wysokie. Ja nie będę już wnikał jakby w kryteria rozpoznania takie medyczne, no tak, bo to nie o to chodzi. No to wtedy rozpoznajemy to nadciśnienie. Ale nie robisz dodatkowej diagnostyki? Zaraz, na razie mówimy o rozpoznaniu nadciśnienia, okay. Tak? Czyli jakby mówimy o tym, oczywiście mamy pewne kryteria, tak? Nie możemy tego nadciśnienia rozpoznać na pierwszej wizycie, wtedy, kiedy przychodzi do nas pacjent, który często jest zestresowany. Nadciśnienie niby jego fartucha. Tak, no właśnie, to z tego wynika. Jeżeli on ma nieznacznie podwyższone ciśnienie tętnicze, to albo nie wyżoną. Mamy... Tak. To nie mamy prawa rozpoznać choroby po pierwszej wizycie. Mamy pewne kryteria, które nam pozwalają jakby ustalić to rozpoznanie w gabinecie lekarskim. Jest to najgorszy sposób pomiaru ciśnienia. Generalnie jakby cała metodologia badań ciśnienia tętniczego w tej chwili wychodzi poza gabinet. Mamy już powiedzmy to nadciśnienie rozpoznane na podstawie tych wiarygodnych pomiarów, o których mówiłem. No i wtedy musimy zastanowić się po pierwsze, czy nie mamy do czynienia z nadciśnieniem wtórnym. Mhm. Czyli robimy sobie badania takie podstawowe, które naprowadzają nas na rozpoznanie nadciśnienia wtórnego, czyli tej patologii, która mogłaby doprowadzić do nadciśnienia wtórnego. Ewentualnie wykluczają ją. Nadciśnienie to jest pewien element oceny ryzyka sercowo-naczyniowego i my musimy to ryzyko jakby sobie ocenić. Jednym z elementów oceny tego ryzyka jest wykonywanie pewnych badań diagnostycznych, laboratoryjnych, ale także badań bardziej specjalistycznych, które mówią nam o tym, w jakiej grupie ryzyka, jeżeli chodzi o prewencję, taki pacjent się znajduje, dlatego że to grupa ryzyka determinuje naszą terapię, nasze postępowanie z pacjentem, czy musimy włączyć farmakoterapię, czy musimy leczyć inne schorzenia, czy stany współistniejące. Musimy zrobić podstawowe badania krwi. Tak? To jest jakby podstawa, bo tam szukamy innych czynników ryzyka. Musimy zrobić lipidogram, musimy ocenić funkcję nerek, ocenić, czy nie mamy zaburzeń gospodarki węglowodanowej, ocenić poziom kwasu moczowego. Warto zrobić. Akurat tego nie ma w wytycznych PTNT, poziom CRP. Mhm. Dlatego, że musimy zdawać sobie sprawę z jednej rzeczy, że, i to takie ogólne stwierdzenie powiem, które pewnie później też nam się przyda. Wszystko, co wpływa na stan zapalny w naszym organizmie, zwiększa nam ciśnienie tętnicze i zwiększa nam ryzyko sercowo-naczyniowe. Tak, wszystko, co to jest zmniejsza stan zapalny i w kontekście longevity mamy też inflammaging, czyli jakby absolutnie, to, że tak. Wiemy też, że stan zapalny skraca nam życie po prostu. To jest ciche zabójca. Tak. I to stan zapalny nie robię w tym kontekście, w jakim my się uczyliśmy na studiach, tak? Czyli taki patomorfologiczny stan zapalny, tylko stan zapalny na poziomie molekularnym, komórkowym. Jak będziemy rozmawiali o czynnikach, które nam ciśnienie zwiększają albo które nam powodują, że to ciśnienie ulega redukcji, to tak naprawdę mówimy wszystko o tak. Czynnikach, które zwiększają, bo zmniejszają stan zapalny. Można zrobić na przykład lipoproteinę A. Profesor Banach, który z nami współpracuje blisko, pewnie się w tej chwili z aprobatą uśmiechnie. Możemy go pozdrowić. Tak, LPMA to w tej chwili staje się takim standardem już postępowania. Możemy zrobić peptydy natriuretyczne. To są takie badania, które do pewnego momentu były rzadko wykonywane, ale w tej chwili już nowy system opieki, nawet podstawowej opiece zdrowotnej, jakby wnosi te badania do takiej diagnostyki bardzo podstawowej. Bo coraz częściej mówi się o ApoB, mówi się o homocysteinie. No, to są powiedzmy, homocysteina to jest wartościowy wskaźnik, ale który nie do końca nam jakby potrafi zreklasyfikować pacjenta, jeżeli chodzi o grupę ryzyka. Ale jest to wartość dodana. No, warto zrobić, oczywiście. No i możemy zrobić oczywiście badania już takie poza laboratoryjne, czyli na pewno musimy zrobić badanie EKG, jakie badanie podstawowe. Warto zrobić badanie echokardiograficzne. Warto zrobić badania naczyniowe,
czyli badanie przepływu w tętnicach szyjnych z oceną wskaźnika intima media, czyli wskaźnika grubości błony środkowej i wewnętrznej. W tych zaleceniach PTNT mówi się także o tym, że robimy USG dopplerowskie tętnic nerkowych. Trudne badanie i mniej dostępne. No generalnie jakby przeprowadzamy pewną diagnostykę taką naczyniową. Warto zrobić wskaźnik Oskaramię. Też będziemy to robili. Do pewnego momentu dosyć dużą rolę odgrywała ocena sztywności tętnic. W tej chwili nieco mniejszą, ale w pewnych grupach pacjentów bardzo istotną. Czyli generalnie jakby i tu jakby wracamy do tego pierwszego tematu, czy leczymy nadciśnienie, czy leczymy pacjenta. Leczymy pacjenta, czyli oceniamy u niego ryzyko. Bardzo często jest tak, że pacjenci przychodzą do gabinetu, na przykład 2 lata leczenia na nadciśnienie i biorą leki na nadciśnienie. Ja się pytam, czy pan miał kiedyś badania laboratoryjne robione jakieś? No jestem leczony na nadciśnienie, żadnych badań nie miałem. 2 lata temu miałem tam w jakimś przy okazji badań profilaktycznych w medycynie pracy. I to jest właśnie leczenie nadciśnienia. Czyli nie bierzemy pod uwagę innych czynników ryzyka. Ja wtedy moim pacjentom daję taki przykład. Jeżeli oni są leczeni, nawet świetnie, na to nadciśnienie, a nie mamy zielonego pojęcia, jaki jest poziom lipidów, jaki jest poziom glikemii u tych pacjentów, to jest tak, jakbyś pojechał sobie na wycieczkę rowerem i złapał 3 dziury, nie wiem, w dętce, w oponie, nie wiem, jak to w tej chwili z tymi rowerami jest. Masz 3 dziury. Idziesz do sklepu, mówisz, poproszę 3 łatki. I wychodząc z tego sklepu, mówisz tak, a to sobie nakleję te 3 łatki na 1 dziurę, to będę miał super zaklejoną. Pojedziesz? Tak, nie pojedziesz. Zgadzam się w pełni. Także... Czyli żebyśmy pojechali, musimy zakleić wszystkie dziury. Musimy zidentyfikować wszystkie czynniki ryzyka i musimy je brać pod uwagę w naszych decyzjach terapeutycznych, dlatego że kumulacja tych czynników ryzyka wpływa na to, że my decydujemy o tym, czy na przykład podajemy leki. Bo nie każde nadciśnienie wymaga farmakoterapii. Ja muszę powiedzieć, że nie lubię określenia holistyczny, ale takie całościowe podejście do pacjenta jest absolutnie podstawa. W tej chwili staje się już normą. Więc to jest cel leczenia, tak? My nie leczymy nadciśnienia, my leczymy pacjenta, obniżając mu ryzyko sercowo-naczyniowe. Celem leczenia, oczywiście kontrola ciśnienia jest jednym z elementów obniżenia tego ryzyka, ale celem leczenia jest twoje rokowanie, twoje ryzyko pewnych zdarzeń, które my potrafimy bardzo istotnie obniżyć. Mówimy oczywiście o ryzyku. Tak? Ryzyko jest to bardzo trudny temat, tak? Dlatego że pacjenci mi odpowiadają w ten sposób. No dobrze, ale moja babcia pali papierosy. Odżywiała się jak odżywiała. Nie mierzy sobie ciśnienia. Tak jest. Ma 94 lata i świetnie funkcjonuje. No więc mówimy o ryzyku. Ale to jest wyjątek, tak? To jest jakby statystycznie stan, który w odniesieniu do całej populacji, czyli do statystyki, nam zupełnie nie pasuje. Super. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Wiemy o tym, że spotykamy się jeszcze raz na temat profilaktyki i leczenia konkretnego. Także mamy informacje, kto powinien zwrócić na siebie uwagę, jak powinien się przebadać. Oczywiście korzystając z konsultacji specjalistycznej i że jest to część całości. Jest to jakiś objaw, który prowadzi do różnych powikłań, a niekoniecznie powinien być leczony jako taki, a na pewno w całości. Bardzo dziękuję i zapraszamy do kolejnego odcinka na temat profilaktyki i leczenia już konkretnego nadciśnienia tętniczego z doktorem nauk medycznych Piotrem Kubalskim. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję.